W dzisiejszym odcinku zostałem menedżerem Rasmusa Højlunda i zamierzam pokierować jego karierą tak, aby został najlepszym zawodnikiem na świecie. Całą przygodę rozpoczniemy w Manchesterze United, który od jakiegoś czasu jest pogrążony w dosyć dużym kryzysie, ale mój podopieczny łatwo się nie podda i za wszelką cenę będzie chciał pomóc czerwonej części Manchesteru i uszczęśliwić załamanych kibiców. Dodatkowo w każdym sezonie, jeżeli zawodnik zdobędzie 30 goli i asyst, możemy zakręcić szczęśliwym kołem fortuny, które ulepszy jego statystyki. Natomiast gdy nie przebije bariery 30 bramek i asyst, kręcimy złym kołem fortuny. A więc nowym menedżerem Manchesteru United zostaje Ole Gunnar Solskjaer. Powraca on do czerwonej części Manchesteru jako nowy menedżer Rasmusa Højlunda i nowy menedżer Czerwonych Diabłów. Zważywszy na to, że oboje są Duńczykami, mam nadzieję, że idealnie się dogadają i że tym razem przygoda duńskiego trenera będzie zdecydowanie lepsza i doprowadzi on Manchester United na sam szczyt. Ale na sam początek rozeznajmy się w klubie. Na naszym koncie 248 milionów euro, jest to zdecydowanie za dużo. No i budżet transferowy obniżony o 100 milionów euro, teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. Natomiast wyjściowa jedenastka prezentuje się w następujący sposób i ja wiem, że trochę chciałbym tutaj zmienić. Na pewno chciałbym wywalić Antonego, który w rzeczywistości nie najlepiej sobie radzi. Do tego ściągnąć nowego bramkarza zamiast Onany, ale to w sumie zaraz zobaczymy. No na początek sprawy klubowe, a raczej sprawy trenerowe, bo trzeba zatrudnić nowych trenerów. Jednak chciałbym, żeby wszyscy trenerzy byli ocenieni na maksymalną ocenę, czyli na 5 gwiazdek. No cóż, mam jeszcze 10 wolnych stanowisk, ale nie mam już żadnego trenera ocenionego na maksymalną liczbę gwiazdek, więc na razie to zostawiam, nie będę tutaj nikogo dokupywał. Słuchajcie, wraz ze Skydumem chcemy pod koniec grudnia zorganizować rywalizacyjnego wspólnego streama, podobnego do odcinka kto pierwszy wbije 99 oceny ogólnej, ale teraz na żywo i wy, widzowie, będziecie pomagać mi albo Skydumowi. Dokładnej daty jeszcze nie podajemy, ale już możecie zaobserwować mnie i Skyduma na Twitchu, linki znajdziecie w opisie, a my będziemy was na bieżąco update'ować, co i jak z tym streamem dalej. No i słuchajcie, okienko transferowe zakończone, trzeba sobie je szybko podsumować. No to Antony, który odchodzi z Manchesteru United i przechodzi do Interu za prawie 65 milionów euro. Do tego sprzedany został jeszcze Jadon Sancho, który odchodzi do West Hamu za też 65 milionów euro prawie. No i bardzo ważny zawodnik, legenda Manchesteru United, moi drodzy, Skała. Skała w defensywie, czyli Harry Maguire, i nie wiem, jak bez niego sobie poradzimy, ale odchodzi on z Manchesteru United i przenosi się do Newcastle za prawie 15 milionów euro. No ale na poprawę humoru, na wzmocnienie defensywy zdecydowałem się kupić Kobla za 110 milionów euro z Borussii Dortmund, a więc finalnie 230 milionów euro prawie na naszym budżecie transferowym po tym letnim okienku. W lidze jak na razie idzie nam bardzo dobrze, 3 rozegrane spotkania, 3 zwycięstwa, pełna pula punktów. Powiem wam, że myślałem, że w tym sezonie więcej będzie się działo, ale no niestety nie jest najciekawiej. No bo w Premier League nie jest najgorzej, czwarta pozycja, tracimy 8 punktów do pierwszego Liverpoolu, ale na pewno nie da się zrozumieć fazy grupowej Champions League i tutaj zajęliśmy 3. pozycję. No i ostatecznie wylądowaliśmy w lidze Europy, w której może będziemy mieć większą szansę na wygraną, bo 1/8 już jest przeciwko Ajaxowi, ale jest szansa na pierwszy i chyba ostatni puchar w tym sezonie, czyli Carabao Cup przeciwko Tottenhamowi. Ale zanim do niego przejdziemy, przedstawię wam wyjściową jedenastkę, bo trochę się zmieniła. Wskoczył, jak sami widzicie, Niklas Schüle na środek obrony oraz na środek pomocy Frankie de Jong. Tego pierwszego zdecydowałem się wykupić z Borussii Dortmund za 60 milionów euro, natomiast Frankie de Jong przeszedł do nas za 100 milionów euro plus wymianę Casemiro, który sam prosił o transfer, no bo nie rozgrywał za dużo minut. No i czas zacząć ten finałowy mecz. Manchester United kontra Tottenham, mam nadzieję, że to wygramy. No niedobrze, to jest dobre podanie do Richarlisona i to będzie bramka. Broni to Kobel, co on teraz wyciągnął? Dobra, Eriksen na skrzydle do Højlunda, Højlund do Bruno Fernandesza, Bruno! 1-0 w 27 minucie, proszę, musimy to wybić. Kobel świetnie broni to, jak na razie po pierwszej połowie 1-0 dla Manchesteru United. Tak samo teraz Lisandro Martinez jest podanie do środka, ale Kobel znowu, co za świetna interwencja. I Bruno Fernandes kontuzja, więc nie najlepiej, ale może teraz będzie z rzutu wolnego bramka. Marcus Rashford i słupek. Dobra, to już musi być koniec, tak jest, udało się to wygrać Manchesterowi United, udało się utrzymać to prowadzenie do samego końca i pierwsze trofeum wpada na ich konto. No dobra, coś, czego się nie spodziewałem, a jednak staje się faktem, czyli jest szansa na drugie trofeum, tym razem na zwycięstwo w Lidze Europy i szansa na zgarnięcie tego pucharu, więc mecz przeciwko Bayerowi Leverkusen, lecimy. I jest dobre podanie do Højlunda, Højlund niestety prosto w bramkarza. Dobre podanie do De Jonga, ten do Bruno Fernandesza, Bruno Fernandes uderzenie i to jest bramka. 1-0 w 15 minucie, Manchester United otwiera wynik tego spotkania, jest bliżej zdobycia drugiego pucharu w tym sezonie.
Dobra, jak na razie pierwsza połowa za nami. Manchester United 1-0 wygrywa. No i oby utrzymać to do końca. No nie, ale teraz fenomenalnie to zagrali. Kobel znowu to broni. No jest fantastyczny po prostu na bramce. Świetne teraz podanie do De Jonga środkiem. No tylko De Jong osamotniony, ale udało mu się przejść obrońcę. Jest podanie do Højlunda. No nie, dlaczego tak słabo to podał? Jest dobre podanie do Højlunda. No Højlund, musisz to wykończyć. Jest wyłożenie do De Jonga. Tam nie było bramki z takiej akcji. No stracił, ale Niklas Szyle nie pozwoli stracić tej piłki, nie pozwolił. I ostatecznie Manchester United wygrywa w finale, wygrywa Ligę Europy, pokonali 1-0 Bayer Leverkusen. No i mimo dobrych statystyk, niestety nie przebił 30 goli i asyst, więc kręcimy złym kołem fortuny. Ale zanim to jeszcze zobaczmy Premier League. Tutaj wygrywa Manchester City, Manchester United na trzeciej pozycji, więc nie jest najgorzej. Wow, a co się stało w Champions League? Champions League wygrywa Napoli w finale z Barceloną, pokonali ich 3-2, więc w pierwszym sezonie no niespodzianka w Champions League, no nie obstawiałbym, że to Napoli wygra, a jednak udało im się. No i rozpocznijmy losowanie, zobaczmy co nam się wylosuje, czy to będzie odjęcie stylu gry, proszę żeby nie. Minus 5 do wykończenia, więc nie ma tragedii. A więc tak, wykończenie Rasmusa Højlunda. Wróć, cały czas mówię Rasmusa Højlunda, o to jest Rasmus Højlund. Okej, od teraz to naprawię. A więc wykończenie Rasmusa Højlunda oceniane jest na 88. No ale teraz zamieniłem to, no i teraz dysponuję wykończeniem na poziomie 83. Jak sami widzicie, ocena ogólna mu nawet spadła o 1 w dół. Ale tak jak mówiłem, nie było to najgorsze losowanie. Interesujesz się modami do FIFA? Modyfikacyjne Świry to Discord specjalnie dla ciebie. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które chciałyby znaleźć wszystko na temat modów w jednym miejscu. Link znajdziecie w opisie, serdecznie tam zapraszam. No i słuchajcie, rozpoczynamy nowy sezon i postanowiłem, że od tego sezonu, jeśli Højlund zaliczy powyżej 40 goli i asyst, to wtedy kręcimy szczęśliwym kołem fortuny, a jeżeli zaliczy poniżej 40 goli i asyst, no to kręcimy złym kołem fortuny. No bo jego ocena ogólna jest już dosyć wysoka, jest podstawowym napastnikiem i wydaje mi się, że dużo tych bramek będzie strzelał, więc podniesiemy to do 40, żeby nie było za łatwo. No i w sezonie drugim trochę nam się to już wszystko tutaj zmienia, bo powrócił na przykład taki Greenwood z wypożyczenia. No i mimo, że dosyć dużo zawodników odeszło, bo Lindelof oraz Martial odeszli za darmo, no to ławka rezerwowych i głębsze rezerwy są dosyć szerokie. A na wzmocnienie mamy teraz 450 milionów, no i to jest zdecydowanie za dużo. No i zmniejszyłem to do 135 milionów teraz. No nie chcę, żeby to było aż tak łatwe, no chociaż te 135 milionów to i tak daje szerokie pole manewru. Chociaż jest pewien problem, bo każdy z tych zawodników jest praktycznie niezadowolony. Mało kto jest szczęśliwy albo bardzo zadowolony. No praktycznie takich zawodników nie ma i taki Pelistri, co wrócił teraz nawet z wypożyczenia, jest rozgoryczony. Dlaczego? Nie mam pojęcia, no i nie wiem za bardzo, jak to zmienić. No i przez to sytuacja w klubie też nie jest najciekawsza. A i do tego Varane poprosił o transfer, bo stwierdził, że za mało gra w poprzednim sezonie, no i chyba trzeba będzie go sprzedać, no bo nie wiem, co innego można zrobić. I ciekawa oferta wpłynęła również za Rasmusa Højlunda. Arsenal oferował Manchesterowi United prawie 92 miliony euro za duńskiego napastnika, ale wraz z moim podopiecznym zdecydowaliśmy odpuścić ten transfer. Tak więc w sezonie drugim, w okienku transferowym, letnim okienku transferowym, za dużo transferów nie przeprowadziłem. Kupiłem tylko Tomoriego z AC Milanu za prawie 41 milionów i wymianę Varana. I ostatni transfer to Bellingham, środkowy pomocnik ofensywny, ale nie ten z Realu, tylko jego brat. Job Bellingham, 18-letni zawodnik oceniany na 67 oceny ogólnej, przeszedł do Manchester United za równe 3 miliony euro. Poza tym nikogo więcej nie kupiłem, nikogo więcej nie sprzedałem, ale skład radził sobie fenomenalnie. Na sam początek wygrana z Tottenhamem 1-2 i kolejny trudny mecz przeciwko Chelsea i tutaj również zwycięstwo 1-0. Następnie kolejne zwycięstwo, tym razem z Brentford, 1-0. No i start sezonu świetny, po trzech spotkaniach mamy 9 punktów na swoim koncie, pełna pula punktów zgarnięta. A ogólnie wyjściowa jedenastka prezentuje się w następujący sposób. Niklas Szyle w podstawowej jedenastce, ale będzie się on zamieniał z Tomorim, który złapał lepszą formę od niego. A tak wygląda ławka rezerwowych oraz tak wyglądają głębsze rezerwy, tylko 4 zawodników. Słuchajcie, ten sezon jest naprawdę dziki. Aktualnie w Premier League rozegraliśmy 31 spotkań i przegraliśmy z tego tylko 2. Zajmujemy pierwszą pozycję, wyprzedzamy drugi Manchester City o 10 punktów. No i ogólnie zimowe okienko transferowe już dawno jest za nami, ale nikogo nie kupiłem, nie sprzedałem, więc wam nie pokazywałem. No i tak samo w Champions League było dziko. Faza grupowa, no to wyjście z pierwszego miejsca. Na drugim miejscu Sevilla, 11 punktów i o dziwo Borussia tym razem nie wyszła. W 1/8 trafiliśmy na Inter Mediolan, pierwszy mecz udało się wygrać 3-1, a kolejny to znowu zwycięstwo 2-1, 5-2 w dwóch meczu i teraz ćwierćfinałowe spotkanie przeciwko Realowi Madryt. No ten skład Realu Madryt trochę się zmienił. Fran García na lewej obronie, Arnau na prawej obronie. No obawiam się tutaj najbardziej Bellingama, no bo on może zagrozić.
Co tutaj się teraz wydarzyło? Czy to będzie bramka? Ależ fatalne uderzenie. No fantastyczna sytuacja dla Realu Madryt. Nie wykorzystali tego. Wielkie szczęście dla nas. Dobrze, teraz Manchester United przed szansą. Garnacho na skrzydle, podanie do Bruno Fernandesza, wyłożenie do Højlunda, nie no, Højlund, ale nadal Manchester United przy piłce. Højlund znowu lutuje prosto w Thibaut Courtois. No nie, co to teraz za świetna kontra w wykonaniu Realu Madryt. Bellingham, czy on to skończy? Zablokowany ten strzał, ale będzie jeszcze poprawka i... przegrywamy w 27 minucie 1-0. No to musi być dobra sytuacja. Mason Mount, uderzenie, jest 1-1. Świetnie teraz Luke Shaw. Dobre teraz podanie, fenomenalne podanie do Rashforda. Rashford nadal przy piłce, podanie do Bruno Fernandesza. Fernandes, jest 2-1 w 50 minucie. Są dobrze się zastawił, jest podanie do Rashforda. To musi być bramka. Frenkie de Jong, 3-1. 91 minuta już za nami, nawet 92. Ale jeszcze daje grać sędzia Manchesterowi United. No nie daje grać, ale ostatecznie Czerwone Diabły na własnym stadionie na Old Trafford wygrywają z Królewskimi 3-1. Dobra, mam nadzieję, że to rewanżowe spotkanie to będzie tylko formalność, więc przejdziemy sobie do szybkiej symulacji. Nie zmieniłem nic w taktyce, bo za pierwszym razem to oddało, za drugim razem również oddaje. Mimo że remis, no to i tak dwubramkowa przewaga zachowana w tym dwumeczu. Pierwsze spotkanie z Bayernem przeskipowałem na kalendarzu, ale udało się wygrać 3-0, więc chyba to drugie spotkanie to również będzie formalność. I jeszcze wygrywamy to spotkanie 2-1. No i oficjalnie Premier League wygrane przez Manchester City z 5-punktową przewagą nad drugim Manchesterem City, na trzecim miejscu Liverpool. No ale to nie koniec, bo czeka nas finałowe spotkanie Emirates FA Cup przeciwko, no, dosyć niżej notowanej drużynie. A więc zobaczmy, czy drugi puchar w tym sezonie wpadnie na konto Manchesteru United, czy też nie wpada. Højlund z jedną bramką i do tego Garnacho dają zwycięstwo Czerwonym Diabłom. No i ostatecznie najtrudniejsze, a zarazem najważniejsze spotkanie w całym tym sezonie, finał w Champions League przeciwko PSG. No skład PSG dosyć mocny. No ta pomoc nie robi jakiegoś większego wrażenia, ale napad robi piorunujące wrażenie. No i ciekawe, czy uda się to Manchesterowi wygrać. No i coś, co mnie przeraża, czyli ta czwórka napastników, podanie do Mbappé. I to jest fenomenalna akcja PSG i pierwsza bramka z ich strony w tym spotkaniu. Kto się tak minął z tą piłką? Czy to był show? To był chyba show, a to jest show PSG. I to jest ich druga bramka, Kaşanoglu w 33 minucie na 2-0. Nie no, poważnie, czy to jest trzecia bramka? To jest trzecia bramka. No PSG Manchester United w tym spotkaniu po prostu zjadło, no i nie wiem, co tutaj się dzieje. No i to jest kolejna akcja PSG, to jest czwarta bramka w tym spotkaniu. Ale czy ktoś może podejdzie do niego? Dobrze, że to odebraliście, bo piąta bramka to tutaj będzie jakaś hańba. Przyjął, nie wiem kto to był, ale to jest piąta bramka. To jest piąta bramka w tym spotkaniu, 80 minuta. Zaraz do pytka, do pola karnego wrzuci i będzie kolejna bramka, no bo dosłownie wszystko siada. Nie, to jest 6-0. To jest niesamowite, to jest kolejna bramka Mbappé. United przegrywa 6-0. Koniec, koniec tej męczarni, koniec tego haniebnego spotkania nareszcie, bo kolejnej bramki to chyba psychicznie nikt by tutaj nie zdzierżył i ja jako menedżer Rozmusa Højlunda teraz zaczynam się serio zastanawiać, czy zostajemy tutaj na kolejny sezon, czy szukamy innego klubu, bo pomimo tego, że zgarnęliśmy podwójną koronę, wpadł Emirates FA Cup, wpadła Premier League, no to Champions League zostaliśmy solidnie przetyrani przez zespół z Francji, przez zespół PSG, którzy w ostatnich latach byli największymi frajerami, jacy tylko istnieją w klubowej piłce. A my przegraliśmy z nimi 6-0 w finale Ligi Mistrzów. I nawet jeżeli w tym sezonie Højlund wykręciłby te 40 goli i asyst, to należałoby się, za to finałowe spotkanie w Champions League należałoby się losować koło fortuny, to nieszczęśliwe. Bo to jest po prostu hańba przegrać 6-0 z PSG. I serio, zastanawiam się, czy zmieniamy klub, czy pozostajemy w Manchesterze United. Bo nie ukrywajmy, na pewno był to wypadek przy pracy, ale jak haniebny przegrać 6-0 w finał Ligi Mistrzów po kapitalnym sezonie w Premier League. No tak po prostu nie można. No i teraz pytanie do was, czy w następnym odcinku jako menedżer Højlunda mam szukać mu nowego klubu, czy raczej pozostajemy w Manchesterze United i spróbujemy odgryźć się Paryżanom i zniszczyć ich totalnie w kolejnej edycji Ligi Mistrzów? Czekam na wasze sugestie, a ja idę teraz zapić smutki piwem bezalkoholowym, bo na trzeźwo tego na pewno nie przetrawię.